słuchajcie, jak Ojciec Święty tłumaczy świętość. Nam się wydaje, że świętość to nie wiem co, jest 16 punkt tego dokumentu. Ta świętość, do której wzywa Cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty. Na przykład, pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy. To jest dokument papieski. Spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu: nie, nie będę o nikim mówić źle. To jest krok ku świętości. Następnie w domu miejsce chce z nią porozmawiać o swoich pragnieniach i chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, którą święca. Kiedy przeżywa chwilę odręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To jest następny krok. Skomplikowany? Nie sądzę. Dobrze. Są rzeczy, które my sobie często sami komplikujemy. Jakoś mamy jakieś zakłamane wizje, właśnie na świętość, tak jakby to miało być nie wiadomo co. Bardzo często ludzie są zniechęceni kompletnie, bo wizja świętości jest przedstawiana, myślę, w sposób demoniczny, diabelski. To znaczy, jeżeli będziesz mi mówił o świętości, która jest czymś nie z tej ziemi, czymś dalekim, odległym, lata świetne ode mnie, od moich możliwości, to ja nigdy nie będę tym zainteresowany. Oczywiście, jak się czyta niektóre żywoty świętych napisane przez... zresztą no, już niejednokrotnie o tym mówiliśmy na tych naszych spotkaniach przy okazji Strzału Dziesiątkę i innych. Są te żywoty świętych, gdzie na przykład... I to jest autentyk. Święta Kinga, która opisana jest w taki sposób, że ledwo wyszła z brzucha mamy. Nie wiem nawet, czy zdążyli odciąć pępowinę. Wiecie, co zrobiła? Rzuciła się na kolana i mówiła: Ojcze nasz, po łacinie. Nie wiem, czy czytasz takie rzeczy i mówisz: to chyba jednak nie dla mnie. O innym świętym, nie wiem, czy to był święty Franciszek Salezy, już nie pamiętam, zostało napisane, że w wieku, nie wiem, kilka miesięcy miał chyba, ale miał już tak rozbudowaną świadomość, że religijną, że w piątki w celach pokutnych odmawiał mleka z piersi mamy. No to kompletnie przecież w ogóle co to jest. Ale kiedy czytasz to, co święci napisali o sobie, o, tam myślę, że każdy się może odnaleźć. Święty Paweł, który mówi o sobie, jest tylko ostatni z apostołów, bo prześladowałem Kościół Boży. Jestem poronionym płodem. On tak się czuł. Wobec tego ogromu Bożej miłości, której doświadczał. Czuł się słaby. A jednocześnie ta słabość była dla niego trampoliną, która rzucała go w ramiona Chrystusa. Także Paweł mógł mówić i mówił: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ja sam z siebie nic nie mogę, ale w nim mogę wszystko. Wiecie, co znaczy wszystko? Wszystko to znaczy wszystko. Mogę w tym, który mnie umacnia. Ojcowi pustyni, to jest słynna modlitwa. Boże, pozwól mi kochać Ciebie przynajmniej tak mocno, jak kochałem grzech. Święty Tomasz Morus, którego modlitwą rozpoczęliśmy to spotkanie. Dlaczego on tak się modli? I prosi o dobry humor. I o to, żeby Pan Bóg odebrał mu to narzekanie, zniechęcenie. Bo on tak się czuł. Bo miał takie chwile. Bo Ty ich nie masz. Kto ich nie ma? Świętość to ta codzienna batalia między tymi naszymi ludzkimi zachowaniami, ludzkimi pomysłami, ludzkimi reakcjami i tym, co Duch Święty, działa w nas. My już od kilku miesięcy się tutaj spotykamy, was podziwiam, że już jesteście. I mówimy o Duchu Świętym w tym kluczu. Odbywamy podróż poprzez piękno sakramentu bierzmowania. Zwłaszcza, że
roku na tym się skupili. Jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, to jest hasło tego roku, całego odkrycia, ale bardzo takie życiowe. Jesteś wypełniony Duchem Świętym, jesteś. W związku z tym, co z tym robisz, jak żyjesz z tym bogactwem, jakie przeżywasz, jakie wykorzystujesz, w jaki sposób. I pochylenie się nad sakramentem bierzmowania. Z tego, co pamiętam, symbolem, gestem, znakiem tego roku jest namaszczenie. Dlatego dzisiaj też przygotowałem taką atrakcję, to jest na końcu. Dobrze. Mówimy o Duchu Świętym już od kilku miesięcy. Oczywiście te nasze spotkania też wybrzmiało do 50 tysięcy razy przy różnych okazjach, kiedy się tutaj spotykaliśmy. Te nasze spotkania, te katechezy, to jest tylko i wyłącznie informacja. Nie można pozostać na tym poziomie. Oczywiście informacja jest ważna. Ważne jest jakieś usystematyzowanie sobie pewnych rzeczy, odkrycie, takie intelektualne, to jest ważne. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, o Jego darach, myśmy tutaj przez te kilka miesięcy kolejny już raz odbyli kurs informacji. Zostaliśmy poinformowani. Ale to nie jest doświadczenie. To jeszcze nie jest chrześcijańskie, bo chrześcijaństwo to życie, to doświadczenie, to ten proces, w którym informacja służy ci do tego, żeby z większą gorliwością, z większą świadomością, dojrzałością szukać i otwierać się na doświadczenie Boga w twojej codzienności. I to jest też świętość. Słyszeliście, co Ojciec Święty mówi. Konkret. Idziesz na targ, rozmawiasz z synem, spotykasz ubogiego. To nie są wielkie rzeczy. W taki sposób realizuje się świętość. W taki sposób, w tych konkretnych, codziennych sytuacjach, w których mamy mnóstwo okazji do tego, żeby wkraczać na drogi świętości, w tych sytuacjach działa Duch Święty. Zapraszając nas do współpracy, do tego tańca, do tego rytmu, nowego rytmu. Gdy Duch Święty przychodzi, wchodzi w twoje życie, to zaczyna się zupełnie nowa historia, zupełnie nowy rytm, nowa harmonia. Dobrze. O czym powiemy sobie dzisiaj? Zostały nam tak naprawdę dwa elementy obrzędu, zawarty w obrzędzie sakramentu bierzmowania. Ten sakrament, właśnie my mówiliśmy pierwsze spotkania, pochylaliśmy się nad modlitwą biskupa w momencie, kiedy się wraz z obecnymi kapłanami nakłada ręce, jest ten gest nałożenia rąk, i biskup wypowiada słowa modlitwy, która jest wołaniem o Ducha Świętego i o Jego dar. W związku z tym, pierwsze spotkania to pochylenie się nad darami Ducha Świętego, bogactwem, które On w nas przynosi. Później mówiliśmy o Duchu Świętym, w jaki sposób On to robi. Skupiliśmy się na tym, daj nam Ducha Świętego Pocieszyciela. To określenie Ducha Świętego, Pocieszyciel, paraklet, adwokat, nauczyciel, ten, który pracuje nad naszą pamięcią, która jest często pokrzywiona, nie jest obiektywna, jest selektywna, jest bardzo, bardzo wybiórcza i jednocześnie mówi nam o rzeczach przyszłych, objawia nam rzeczy przyszłe. Nie w sensie wróżenia z kart. On nam mówi o naszym przeznaczeniu prawdziwym, mówi nam o niebie. Tak, żebyśmy uczyli się coraz bardziej patrzeć na nasze życie, wczytywać je z perspektywy nieba. Patrzeć z perspektywy nieba na trudy, które się wydarzają, bo jeżeli ty patrzysz na to, co ci się wydarza w życiu, trudnego, na problemy w relacjach, w rodzinach, niezrozumienia, jakieś krytyki, choroby, cierpienie itd., itd., jeżeli patrzysz na to nieustannie z perspektywy doczesności, z perspektywy tego życia, to widzisz tylko tragedię. Widzisz, to nie ma sensu.
Każda z tych sytuacji ma tylko i wyłącznie posmak trudu. A to rodzi zniechęcenie, frustrację, nerwice i nie wiem co jeszcze. Patrzeć na to wszystko z perspektywy nieba. Tam wszyscy idziemy. To wygląda zupełnie inaczej. To ma zupełnie inny smak. Mówiliśmy o wierze. Wtedy pojawiła się Maria, ta najcudowniejsza nauczycielka wiary. Mówiliśmy o Kościele, cudownym, wspaniałym pomyśle Pana Boga dla nas. Bo my jesteśmy stworzeni, jesteśmy naprawdę ludźmi, jesteśmy osobami wtedy, kiedy jesteśmy razem. Ale to jednocześnie jest ogromne wyzwanie. Bo dotknięci grzechem i jego konsekwencjami bardzo często opieramy się rękoma i nogami, aby tylko nie być razem. Mamy z tym ogromne trudy, ogromne, każdy z nas jest chory na indywidualizm. Nie jesteśmy tak spontanicznie otwarci na wspólnotowość, na tę wizję, w której Ty jesteś częścią całości. Nie mamy w sobie tej pokory, to wszystko musimy utrzymać. Dlatego życie chrześcijańskie, chrześcijaństwo to życie, życie. Nie jakiś monolit, który otrzymujesz, ale życie, codzienność, to się tam dzieje. Mówiliśmy, o czym jeszcze mówiliśmy? Mówiliśmy o znamieniu Ducha Świętego. Mówiliśmy o tych wszystkich wdrukowaniach, które to jest też troszeczkę temat, który przeżywają ci, którzy teraz chodzą na obecną edycję Strzału w dziesiątkę, ci, którzy byli, może pamiętają cały problem związany z czwartym przykazaniem, wdrukowania, nasze dzieciństwo, wady ustawienia. Z wieloma z tych rzeczy przyszliśmy na świat, inne zostały nam wdrukowane, zostaliśmy zapisani w pewien sposób. I teraz Duch Święty zapisuje nas na nowo, po swojemu. To znamie Ducha Świętego, ta Jego pieczęć, Jego znak, Jego sposób myślenia, Jego sposób patrzenia na wszystko. Dobrze, dzisiaj pochylimy się nad centralnym, podstawowym, fundamentalnym gestem, który jest obecny w tym sakramencie. Właściwie to są dwa gesty, które się nawzajem przenikają, dopełniają, wyjaśniają. To jest gest nałożenia rąk i namaszczenia. Gest nałożenia rąk. Właściwie one, no właśnie, te gesty się przenikają, bo gest nałożenia rąk pojawia się dwukrotnie w tym sakramencie. Kiedy biskup wypowiada słowo modlitwy, którą już znamy, wyciąga ręce, jest nałożenie rąk na wszystkich kandydatów. Jest to wołanie Ducha Świętego, ale drugi raz biskup nakłada rękę na głowę każdego z kandydatów, czy tak osobiście, i prawą rękę, i kciukiem prawej ręki namaszcza jego czoło Krzyżem Świętym. Tym olejem, o którym sobie zaraz powiemy. Te dwa gesty, ten właściwie jeden gest, który możemy rozbić na te dwa elementy, nałożenie rąk i namaszczenie, to są gest bardzo prosty, bardzo dostępny, bardzo też krótkotrwały w czasie. Się dzieje bardzo szybko. Ale my widzimy ten obraz, mamy ten obraz. No właśnie, teraz musimy sobie wyjaśnić troszeczkę, oczywiście jak zwykle w pigułce, rzeczy najważniejsze, jakie bogactwo treści, które się dzieją w tym momencie, to się dzieje, to się urzeczywistnia. Właśnie jakie bogactwo kryje w sobie ten gest. Dobrze, spróbujmy. To, co będziemy mówili, to myślę, że dla wielu będą rzeczy banalne, oczywiste, ale dobrze. Bardzo często jest tak, że wiele rzeczy jest dla nas oczywistych i banalnych, stąd w ogóle o tym nie myślimy. No myślę, że dobrze sobie pewne rzeczy usystematyzować. Otóż, gest nałożenia rąk występuje tak naprawdę we wszystkich sakramentach.
i jest zawsze gestem centralnym. Chrzest jest nałożenie, modlitwa z egzorcyzmem i nałożenie rąk. Jest to gest centralny. W bierzmowaniu również, zaraz o tym powiemy więcej. W sakramencie Eucharystii jest kapłan, wyciąga ręce nad chlebem i nad winem i wymawia słowo tak zwanej epiklezy, czyli modlitwy, wołanie, to jest wołanie, znowu wołanie Ducha Świętego. Sakrament pokuty i pojednania. Może nie zawsze to widzicie, ale bo przez krawkę może nie tak jasno widać, ale kapłan w momencie rozgrzeszenia nakłada rękę. Sakrament namaszczenia chorych. To samo. Nałożenie rąk, gest centralny. Małżeństwo? Małżonkowi, pamiętacie, jak to było? Gdzie tam jest gest małżeństwa? Na spółek. Na spółek. Aha, że kapłan kładzie rękę na spółek. Otóż nie. Tak, to prawda, że jestem na przykład we Włoszech, w ogóle nie znają zwyczaju wiązania z sługą rąk. To jest, nie wiem, czy tylko polskie, ale no, nie jest to we wszystkich krajach. Nie należy to do istoty sakramentu w ogóle. To jest tylko kolejny znak, który chce coś tam wyjaśnić. Jest to związanie, bo no właśnie, sakrament małżeństwa jest sakramentem jedynym w swoim rodzaju. To jest jedyny sakrament, który nie jest udzielany przez kapłana. Biskupa, kapłana, zależy od... Małżonkowie udzielają sobie nawzajem. Dlatego gest nałożenia rąk w tym sakramencie jest zastąpiony gestem złączenia dłoni. I to jest tak naprawdę nałożenie. Narzeczona w tym momencie, kiedy oni no, udzielają sobie sakramentu i stają się mężem i żoną, w tym momencie złączenia rąk, one tak naprawdę nakładają na siebie ręce, złączają swoje ręce. I tam się dzieją konkretne rzeczy, w tym momencie, w tym geście. Stają się małżeństwem, mężem i żoną, jednym ciałem, jedną duszą, w Chrystusie. Dobrze. W każdym razie, dlaczego ten gest towarzyszy zawsze sakramentom i jest gestem centralnym? Przede wszystkim, gest nałożenia rąk, nasze ręce, nasze dłonie, które związane są ze zmysłem dotyku. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, to jest banalne i oczywiste, ale powiedzmy sobie to. Zmysł dotyku to jest jedyny zmysł, który ogarnia całe nasze ciało. Pozostałe cztery umiejscowione są w tej małej kulce, którą mamy na szczycie naszego ciała. Wzrok, słuch, smak i węch są tylko tutaj. Ale tutaj jest również dotyk, który jednak jest na całym naszym ciele. I to jest już interesujące. Zmysł dotyku, który ogarnia całe nasze ciało. Trudno jest sobie wyobrazić, albo może inaczej, osoby, które zostają pozbawione kompletnie zmysłu dotyku. Ja sobie, znaczy tutaj trudno mi sobie wyobrazić, jakie to musi być cierpienie, bo można sobie wyobrazić osoby głuchonieme, osoby niewidome, które przyszły na świat w takiej kondycji lub które poprzez jakąś chorobę straciły te zmysły. Jeżeli mają zmysł dotyku, to dosyć łatwo uczą się, przede wszystkim mogą ustanowić kontakt z otoczeniem, z rzeczywistością. Osoby niewidome uczą się czytać, właśnie wykorzystują zawsze dłonie, nie? Zawsze dłonie, zmysł dotyku. Palce. Ale bez dotyku? Co to jest za życie? Kiedy ty nic nie czujesz, nic nie odbierasz, nie masz żadnych bodźców z zewnątrz. Kiedy nie masz kontaktu z własnym ciałem, dotykasz się i nic nie czujesz. Te sensory dotykowe na naszym ciele nie są rozłożone równomiernie. Mówisz, co to ma do rzeczy? Powiedzmy sobie te rzeczy, zobaczmy to wszystko. Nie? To wszystko, co jest związane z dotykiem.
dostać lepszą ocenę za poddanie się temu eksperymentowi, który polegał na tym, że trzeba się było na lekcji rozebrać do pasa, znaczy do pasa u góry, położyć na stole, na brzuchu i pani od biologii brała dwa cyrkle i kuła. Kuła po kręgosłupie. Przeżyliście? Nie. Nie wiem, co by się dzisiaj działo, gdyby coś takiego zostało, nie wiem, sfilmowane, zresztą, gdyby się wydarzyło, wyobrażam sobie aferę, gdyby wybuchła. Bo wówczas to były rzeczy normalne. W każdym razie chodziło o to, że pani chciała udowodnić, że im bliżej tego słupa, tym mniej czujemy. Faktycznie, to jest prawda. Czy cię ukuje raz jednym cyrklem, czy jednym jakimś kółcem, czy dwoma, czy trzema, wydaje ci się, że to jest jeden raz. Nie potrafisz rozróżnić. Tam jest bardzo mało tych sensorów dotykowych. Dziwne, nie? Wydawałoby się, że im bliżej tego słupa powinno być im więcej. Otóż nie. Spróbujcie sobie zrobić w domu tego doświadczenia. Spróbujcie. W każdym razie ja pamiętam, było to dosyć sympatyczne, bo pamiętam, to był kolega Krzysiu, który poddał się, on był zagrożony z biologii, więc poddał się, rozłożył się na stole, ale Sławek, oni byli zawsze na parka na nierozłączkach, papuszki nierozłączki, Sławek usiadł obok i obserwował, co robi pani i pokazywał go Krzysiowi. I pani nic nie wyszło. On coraz bardziej zdenerwowany. Mówi, jak? Nie to czujesz? Pokazywał palcami. No, nic nie wyszło. Dobra, w każdym razie. Gdzie w naszym ciele, jakie są części naszego ciała, które są najbardziej obdarzone tymi czujnikami dotyku? Palce, są końcówki palce. Oczywiście. Ręce, dłonie, palce, na pewno. Jest jeszcze jedna część, która jest niezwykle bogata w te sensory. Głowa. Głowa. Blisko. Usta. Usta. Tak przynajmniej wyczytałem, że usta i dłonie są najbogatsze w te czujniki dotykowe. Dobrze. Stąd nasze dłonie są niezwykle ważnym narzędziem kontaktu. Kontakt, dotyk. My wchodzimy w relacje poprzez dotyk bardzo często. To jest nasze przywitanie, przytulenie, pieszczota. Jak bardzo ważny jest dotyk w naszych relacjach. Warto sobie to uświadomić. Dotykanie. Dotyk. Relacja. Ale nasze dłonie, to jest w ogóle niesamowita symbolika jest w naszych dłoniach. Nasze dłonie to też to, co potrafimy zrobić. To jest dzieła, których człowiek jest zdolny w odróżnieniu od zwierząt. Trudno sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, sarna, co ma sarna? Kopyto, racice, nie wiem, co ona ma, żeby pisała na komputerze, będzie od razu wciskała po klawiaturze. Albo jakiegoś, nie wiem, guźca afrykańskiego, który będzie produkował zegarek. Ta precyzyjna praca to jest człowiek. Nasze dłonie to też jakość, godność naszego działania, tego, co potrafimy zrobić, wyprodukować. To się tak mówi, nie? Masz fach w rękach. Słucham? Złote ręce, o, widzicie? Złote ręce. Masz złote ręce, możesz dużo rzeczy zrobić. Złota rączka. Dłonie to też to, co potrafimy wziąć. To jest dłońmi ściskamy, bierzemy dla siebie, zdobywamy. To również bardzo konkretnie mówi o człowieku. Jaki jest przede wszystkim, jaka jest symbolika gestu nałożenia rąk w Piśmie Świętym? Otóż gest nałożenia rąk to nie jest jakikolwiek gest, który wykonujemy naszymi dłoni. Gest otwarcie dłoni w kierunku
kogoś innego. To jest wyciągnięcie ręki, otwartej dłoni, w kierunku przeciwnym do samego siebie. To nie jest tak, że ja biorę w tym geście. Ja w tym geście otwieram i daję. I faktycznie jest jeden z psalmów, psalm 145, który mówi: Ty otwierasz swą rękę, mowa jest o Bogu, otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz go wolno. W Piśmie Świętym jest ta symbolika, która jest też bardzo zakorzeniona w tradycji żydowskiej. Tam prawdopodobnie ojciec u schyłku swojego życia wołał swojego syna, najstarszego, czy najstarszego zazwyczaj, nakładał mu na głowę ręce i to był gest, który był cały językiem. To znaczy on, nie mówiąc nic, nie podpisując żadnych papierów, po prostu nakładając ręce na głowę syna, w ten sposób dawał mu całe swoje bogactwo, swój majątek. Syn otrzymywał w ten sposób, w tym geście, spuściznę po ojcu. To również jest taka scena, na przykład, kiedy Mojżesz przekazuje Jozuemu, to pamiętacie, nie? Że Mojżesz nie wprowadził narodu wybranego do ziemi obiecanej, zobaczył ziemię obiecaną i zmarł. Natomiast przedtem przekazał swoją misję, swoją władzę Jozuemu, który wprowadził naród wybrany do ziemi obiecanej, Jordan, który się zatrzymał, przeszli przez Jordan z nogą, stanęli pod namierek i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim to nastąpiło, Mojżesz nałożył ręce na głowę Jozuego. Przekazał mu swoją misję. Dał mu to, co było istotą jego życia, sensem jego życia, jego misja. Pan Jezus robi to samo. Pan Jezus, kiedy wstępuje do nieba, to jest tak bardzo wyraźnie w Ewangelii według świętego Łukasza, na samym końcu, kiedy wstępuje do nieba, wyciąga swoje ręce i przekazuje apostołom, błogosławi ich i przekazuje im swoją misję. No właśnie, bo w tym geście przekazania tego, co dla mnie jest, tego, co posiadam, tego, czym są dobra materialne, których jestem właścicielem, ale też mojej misji, w tym geście dotknięcia i przekazania, jest cała symbolika, całe znaczenie błogosławieństwa. Pan Jezus unosi ręce, błogosławi w ten sposób i przekazuje apostołom swoją misję, wydziela ich dla konkretnej misji. Zresztą Pan Jezus wielokrotnie nakładał ręce, kiedy uzdrawiał. To znaczy tym osobom, które traciły życie, On w tym geście przekazywał swoje życie, umacniał ich. I to się dzieje sakramentem. Dlaczego na głowę? To jest nasze centrum operacyjne. Tam się wszystko dzieje. Tam stąd wychodzą impulsy, które kierują całym naszym ciałem, ale tam też rodzą się myśli, intencje, pomysły, plany. To wszystko zostaje dotknięte, pobłogosławione. Dlatego właśnie Kościół we wszystkich sakramentach zachował ten gest, bo Kościół kontynuuje dzieło Chrystusa. Przekazuje całe bogactwo, który Chrystus Kościołowi dał i daje nieustannie. Kościół daje nam Chrystusa. Przekazuje nam go. I to się dzieje w każdym sakramencie, dlatego mówimy, że każdy sakrament, my mówimy, to się dzieje, każdy sakrament, w każdym sakramencie my otrzymujemy przede wszystkim łaskę uświęcającą, czyli życie samego Boga. To jest niezwykle ważne, bo my tak po ludzku jakoś tak przechodzimy ponad tym. Gdzieś tam wychodzą, otrzymujemy łaskę uświęcającą, dobrze. To jest życie Boga. Bóg daje ci swoje życie. Przemienia cię. Przebóstwia. Każdy sakrament to przebóstwienie człowieka. Oczywiście jednocześnie pozostajesz tym biednym i słabym. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bo życie chrześcijańskie, doświadczenie życia chrześcijańskiego charakteryzuje się tym, że
to jest ważne, żebyś miał doświadczenie własnej słabości, nieumiejętności, niewystarczalności. Także stajesz wobec pewnej sytuacji związanych z osobami, które są obecne w Twoim życiu, sytuacjami, które się tworzą, z sobą samym i tak dalej, stajesz wobec tego wszystkiego i opadają Ci ręce. Bo być może próbowałeś na prawo, na lewo rozwiązać, nic. Po prostu nie masz możliwości. To jest ważne, bardzo ważne doświadczenie. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie życia chrześcijańskiego to doświadczenie, że w tej Twojej słabości i Ty to widzisz, że po prostu nie umiesz, często nie masz ochoty. Jeżeli myślimy o takich rzeczach jak wybaczenie komuś, kto Cię naprawdę solidnie poranił, albo robi to nadal, i czytasz w Ewangelii, będzie chyba jutrzejsza Ewangelia, ja Wam powiadam, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy Was nienawidzą, krzywdzą, ranią. Czytasz to i mówisz, nie, być może w ogóle nie masz ochoty. Nie godzisz się z tymi słowami. I to jesteś Ty. Doświadczenie życia chrześcijańskiego, mówię już po 10 raz, polega na tym, że te rzeczywistości, z którymi się nie godzisz, być może ich nie chcesz, są dla Ciebie głęboko niesprawiedliwe. Albo po prostu masz to, tę świadomość, że nie jesteś w stanie tego zrobić. One się w Tobie dzieją. I dzieje się w Tobie przebaczenie. I rodzi się w Tobie pragnienie miłości. I zaczynasz przekraczać samego siebie. Tego zawali drogę, o której mówił święty Tomasz Morus. Zawali droga, która nazywa się ja. Zaczynasz przekraczać samego siebie. I to, co niemożliwe dla Ciebie, staje się możliwe w Tobie. Bo dokonuje tego Bóg. Bo Duch Święty w Tobie działa. I to jest Jego dzieło w Tobie. I wtedy możemy mówić, że naprawdę mamy do czynienia z życiem chrześcijańskim. Bo dopóki Ty decydujesz się i doświadczasz tylko tego, co sam możesz ogarnąć własnymi siłami, to tam niekoniecznie mamy do czynienia z życiem chrześcijańskim. To jesteś Ty, który działa, rozwiązuje, ma pomysły i je realizuje. Pamiętam, spodobało mi się takie jedno zdanie ojca Szustaka, kiedy słuchałem jakiejś konferencji o cudownym połowie, gdzie on powiedział tak. Pan Jezus wysyła Piotra, mówi, wypłyńcie na głębie. Pamięta się tę scenę, jest taka bardzo znana. Po pierwsze, to jest gdzieś południe. Ryby nie biorą tej godzinie. A poza tym ryb nie łowi się na głębi. Tam ryb po prostu nie ma. Jeśli Chrystus mówi, z Panem Jezusem jest tak. Jeżeli gdzieś nie ma ryb, nie ma ich, po prostu ich nie ma. I to jest fakt. Nie ma. Jeżeli tam nie ma ryb, ale Jezus mówi, że są, to nawet jeżeli ich nie ma, to one są. Jeżeli Ty nie potrafisz przebaczyć, i to jest fakt, nie umiesz, nie chcesz, buntujesz się wobec tej możliwości, Ty nie umiesz przebaczyć, ale Chrystus mówi, że możesz, to nawet jeżeli nie możesz, nie potrafisz, nie chcesz, to przebaczysz. I to jest życie chrześcijańskie. I tego dokonuje Duch Święty w nas. Dlatego my potrzebujemy Ducha Świętego jak powietrze, jak... wiecie, to nie jest żadna tajemnica. Ja się mogę z Wami podzielić. Kiedy ktoś mi nadepnie na odcisk, znaczy, no, rozumiecie, o co chodzi, gdzieś tam jakoś... i staje się jakimś takim dla mnie trudem, pierwszą reakcję, jaką mam, zawsze, to jest bunt, to jest chęć ofety, to jest... Natomiast później przychodzi ten lekki powiew, w którym Eliasz spotkał Boga, nie w trzęsieniu ziemi,
Bo to jest taki obraz dla mnie tego Eliasza, który oczekuje na Boga i widzi trzęsienie ziemi, wszystko drży, pękają skały, ale Boga nie było w trzęsieniu ziemi. Dalej wicher ogromny, który zrywał wszystko i Boga nie było w tym wichrze. I co tam jeszcze było, nie wiem, kolejny jakiś kataklizm, Boga w tym nie było. I w pewnym momencie to wszystko się skończyło. To znaczy te twoje ludzkie bunty, rozwiązania, żeby zniszczyć, żeby zerwać, żeby... To się skończyło i w tym momencie delikatny powiew. I kiedy Eliasz poczuł ten delikatny powiew, skłonił się, bo to był Bóg. No właśnie, przychodzi ten delikatny powiew, ta intuicja, poczekaj. Kochaj tego człowieka. Pozwól, żeby on kochał go w tobie przez ciebie. Nie odwracaj się. Nie idź za tymi rządzami wetu. Pozwól mi, żebym działał. Żebym w tobie, żebym użył ciebie jako narzędzie przebaczenia, miłości. Zobacz, ja ci wszystko daję. Daję ci moje dary. Daję ci, przynoszę owoce mojej obecności w twoim życiu. Tak naprawdę ja odwalam całą robotę, w cudzysłowie, mówi Duch Święty. Ty pozwól, żeby to się tobie działo. No i się dzieje. I się dzieje. No właśnie. Ten gest położenia rąk to dar Ducha Świętego. Kościół daje ci to, co ma najcenniejszego. Bo tak naprawdę my nic więcej nie mamy. Kościół nie ma nic więcej do oferowania. Nic więcej, no bo nic więcej już właściwie nie ma. Kościół daje Ducha Świętego. W tym geście biskupa otrzymaliśmy Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego, bo Duch Święty ma to imię. On ma na imię dar. Dar z wysoka, dar moc wysoka. Nam się wydaje często, że nie wiem, bo życie jakieś takie życie szczęśliwe, zrealizowane, nie wiem, trzeba, żeby wszyscy mnie rozumieli, żebym nie miał problemów, żeby było spokojnie, żeby było. No tak, tylko święty Paweł, który w liście do pierwszej liście do Koryntian pisze ten cudowny hymn miłości. I nawet gdybym mówił językami ludzi i aniołów, to znaczy miałbym taką mowę, że wszystkim by szczęki opadały. W ogóle byliby zachwyceni, klaskani nieustannie, bo gdybym mówił językami ludzi i aniołów, ale nie byłbym miłości, znaczy nie byłbym w doświadczeniu Ducha Świętego, czyli tak naprawdę promowałbym tylko siebie, nie jestem nikim. To nic nie znaczy. Nawet gdybym miał dar prorokowania i w ogóle nie wiadomo jakie dary duchowe, ale nie robiłbym tego w doświadczeniu miłości przez duże M, nadal jestem nikim. To jest kompletnie bezużyteczne. To nic nie zmieni. Wręcz przeciwnie, może się stać bardzo niebezpieczne dla wielu. Nawet gdybym moje ciało wydał na spalenie i rozdał wszystkie moje majątności i ale nie był w doświadczeniu miłości, to nawet jeżeli ja będę w 50 wolontariatach, to tak naprawdę pomoc innym to będzie tylko skutek uboczny. Bo ja tam będę przede wszystkim po to, żeby karmić własne ego. Żeby czuć się lepiej, żeby się jakoś usprawiedliwiać. Dlatego posługa miłości, Caritas, nie ma nic wspólnego z wolontariatem. To jest coś o wiele więcej, jeżeli naprawdę jest autentyczną posługą miłości, przeżywaną w Duchu Świętym. My potrzebujemy Ducha Świętego. Ja mogę być, wiecie, elokwentny i zrozumiany przez wszystkich i zdrowy jak ryba i nie wiem co, ale jeżeli nie będę miał Ducha Świętego, to wewnątrz i tak będę jak suchy kołek. A mogę być w doświadczeniu trudu, cierpienie, choroby, ale jeżeli ma
mam Ducha Świętego, jeżeli żyję w Duchu Świętym, to również te doświadczenia trudne, trudne, po ludzku bardzo trudne, one będą miały dla mnie smak. I będę potrafił je przeżywać jako moją misję. Bo Duch Święty będzie mnie prowadził w taki sposób. To, co dla mnie jest niemożliwe, staje się możliwe w Duchu Świętym. I dzięki niemu. I to naprawdę tak jest. No, kiedy my patrzymy na świętych, kogo my tam podziwiamy? W tych wielkich dziełach, w tych biednych ludzi. Tego biednego Jana Pawła II. Matkę Teresę, Maksymiliana Kolbe, czy Boga działającego w tych biednych ludziach. No bo to przecież na tym polega. No, Maksymilian Kolbe zdecydował się oddać swoje życie, umrzeć za pewnego człowieka, bo co? Bo tak jakoś wstał rano, akurat miał dobry humor w obozie koncentracyjnym i przemienił to tę przestrzeń śmierci, miejsce śmierci w przestrzeń miłości. Bo człowiek jest zdolny do czegoś takiego, sam z siebie. I sądzę, patrząc na siebie, na własne doświadczenie, to kompletnie nie. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo bez Niego to wszystko jest po prostu niemożliwe. Potrzebujemy tego nauczyciela, tego pocieszyciela, tego adwokata, tego, który będzie nas nieustannie prowadził, uczył, wypełniał, rozwalał te nasze mury, które są taką przeszkodą w naszych relacjach, ten nasz egoizm i tym, który będzie nam nieustannie uczył nas smaku, jak pięknie smakuje miłość, jak cudowne jest wybaczenie, jaka to jest wolność, bo my tak bardzo często decydujemy się na niewolę. Źle nam z tym, męczymy się, ale trzymamy się tego jak głupi dzwonka. Także pies na ogonie rzekł. Jak rzekł psie ogonie. To chciałem powiedzieć. Dobrze. Sakrament bierzmowania też często nazywany jest, ja sobie to wynotowałem, myślę, co ja to odkryłem, się nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości, nie? Tak się mówi w języku polskim. W języku polskim, gdybym chciał to przetłumaczyć, to bardziej to był sakrament potwierdzenia. Znalazłem również polski odpowiednik, mówi się sakrament konfirmacji. Od firmare, łacińskiego, czyli umacniać. Konfirma to znaczy umacniam. Sakrament dojrzałości, sakrament potwierdzenia. Dlaczego my mamy to słowo bierzmowanie? Bo to jest kojarzone ze staropolskim, no właśnie, tutaj muszę poczytać, bierwiono, bierzwiono, bierzwno lub bierzmo. Co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap dołu. Czyli belkę, na której opierała się cała struktura stropu, dachu. Czyli to podtrzymanie, to umocnienie. Co to znaczy to potwierdzenie? Zazwyczaj tłumaczy się to tak. No, ten ochrzczony, który otrzymał łaski sakramentalne, właśnie tego nie dokończyłem, jest łaską święcającą i każdy sakrament ma jeszcze łaski sakramentalne, charakterystyczne dla siebie. Małżeństwo, wszystkie łaski związane z sakramentem małżeństwa, dla małżeństwa, dla jedności małżeńskiej, kapłaństwo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jest ten, który otrzymał chrzest, czyli stał się dzieckiem Bożym i teraz otrzymuje bierzmowanie, a łaską sakramentalną, tego sakramentu, ten sakrament, on uzdalnia nas do życia. Duch Święty porywa nas do życia. Święty jest dawcą życia. Więc to jest sakrament, w którym zostajemy uzdolnieni do tego, żeby żyć w naszej codzienności, żyć jak dzieci Boże. Nie po prostu jak synowie, córki Adama, ale jak synowie, córki Boga Najwyższego. Żeby być w tym świecie,
chrzczony, teraz bierzmowany, zdecydował się przystąpić do sakramentu bierzmowania, bo dojrzał. I teraz chce potwierdzić swoją wiarę. Nie wiem, jak wy, kiedy otrzymaliście sakrament bierzmowania, ja kompletnie nie wiedziałem, co chodzi. Dojrzałość miałem tam, nie wiem, 15, 14, 15 lat. Miałem zupełnie inne sprawy w głowie i w głowie. Właściwie za dużo nie miałem. Teraz też nie jestem. Nie wiem, na ile są dojrzali w wierze ci, którzy dzisiaj otrzymują bierzmowanie. Ten próg dojrzałości w ogóle podniósł. Doświadczenie strzału w dziesiątkę, to wam mówiłem niedwukrotnie, ci, którzy byli, narodziło się dla młodych, dla bierzmowanych. I przez wiele lat przychodzili tylko młodzi, zaraz po bierzmowaniu. Dzisiaj ilu jest młodych w grupach, które... Młodzi mają troszeczkę inne sprawy na głowie, troszeczkę inne priorytety. Ten moment takiej dojrzałości w wierze, potrzeby, treści, przeżycia, rzeczy konkretnych, on się bardzo, bardzo podniósł. No właśnie, co przeżywają ci, którzy dzisiaj przystępują do sakramentu bierzmowania? Mają tę dojrzałość, że potwierdzają swoją wiarę. No właśnie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, że człowiek potwierdza. Troszeczkę tak, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, że Bóg potwierdza. Bóg cię osadza w relacji z sobą, czyli na tym najbardziej solidnym materiale, jaki w ogóle istnieje. Wiara, w języku hebrajskim słowo wiara, od czego nasze amen, aman, wiara, to jest oprzeć się na czymś solidnym, na skalę, budować na skalę. Bóg potwierdza. No właśnie, Bóg potwierdza w jaki sposób? W taki sposób, że w twoim życiu zaczynają się dziać, realizować rzeczy, które tobie, dla ciebie są kompletnie niemożliwe. Bo sakrament bierzmowania jest dla życia. Masz życie jak dziecko Boże. Dziecko Boże, dziecko Boże wpatruje się w swojego tatusia, swojego ojca i naśladuje go. A ten ojciec przebacza, ten ojciec kocha, ten ojciec jest pełen czułości, co nie znaczy, że jest pobłażliwy i daje nam licencję na wszystko, absolutnie. To słowo, które dzisiaj jest takie modne, tolerancja, Bóg nie jest tolerancyjny. Tolerancja rozumiana jako rób ta, co chce, ta. Żyj i pozwól żyć, nie wtrącaj się, to są sprawy każdego, każdy ma swoje, każdy sam decyduje, każdy... To nie jest Bóg, bo Pan Bóg naprawdę się o ciebie troszczy. On nie daje ci pozwolenia na wszystko, nie daje ci pozwolenia na grzech. Kocha cię tak bardzo, że respektuje twoją wolność do ostatecznych konsekwencji, tych. Bo tutaj jest Jego odpowiedź wobec naszego zła, wobec naszego grzechu. To jest odpowiedź Boga. On umiera za ciebie, z miłości. Ale to nie znaczy, że ci pozwala na wszystko. Grzech jest potworem, grzech jest śmiercią, grzech jest ruiną człowieka. Bóg nigdy nie będzie na to pozwalał. Ale kiedy ty upadniesz w grzech, On nie przestanie cię kochać. I to jest nasze zbawienie. Ilu z nas, ile osób doznało nawrócenia, doświadczyło piękna, które przemieniło ich życie, bo upadli w doświadczenie grzechu i w tym syfie tam poczuli cudowną Bożą dłoń, która przytulała ten Bóg, który mówił, chodź, ja cię z tego wyciągnę. Ile osób ma to doświadczenie? Wyjścia z grzechu, z ciemności do światła. Tak naprawdę to jest doświadczenie, które
naprawdę szybciutko, już jest 18.05. Ja mam jeszcze mam przed sobą dwa cudowne momenty, bo i o 19.21 mogę sprawować Eucharystię, to jest cudowne. Dobrze, w każdym razie. Nabrzczenie, które, no właśnie, towarzyszy, to są dwa gesty, które są złączone ze sobą. My w tym momencie dotykamy materii sakramentu. To znaczy, każdy sakrament ma te trzy elementy. Jest szafarz, nie jest wytwórca szaf, tylko ten, który szafuje, czyli daje, udziela sakramentu. I to jest biskup, kapłan, ale może też być osoba świecka. Nie tylko w przypadku sakramentu małżeństwa, ale również na przykład, nie wiem czy wiecie, w przypadku chrztu świętego, jeżeli jest zadłużenie życia, to każda osoba, nawet nieuszczona, może udzielić sakramentu chrztu. Ważne, żeby wzbudziła w sobie intencję, z jaką Kościół udziela tego sakramentu. To może być ktokolwiek, no ale to są takie przypadki wyjątkowe. Dobrze. W każdym razie jest ten szafarz, jest forma sakramentu, formuła, czyli to są zazwyczaj słowa, które są wypowiadane, modlitwy. I jest materia, czyli ta część materialna, konkretna. Chrzest to woda. Eucharystia to chleb i wino. To jest ta materia. Bierzmowanie? Olej. Dlaczego olej? Oliwa. Dlaczego? No właśnie, tutaj też parę takich rzeczy oczywistych. Jakie ma właściwości olej, którym posmaruje sobie skórę? Znaczy, to nie było pytanie, które wymagało odpowiedzi, tak zadałem je, żeby kontynuować, ale dobrze. W każdym razie, macie rację. Wszystko to, co powiedzieliście, to racja. Przede wszystkim, tak po kolei. Kiedy ja obleję swoją skórę wodą, woda spływa po mnie, jak woda po kaczce. Natomiast kiedy ja nasmaruję swoją skórę oliwą, olejem, on nie spływa, on wsiąka. I w jaki sposób zmienia moje charakterystyki, mój wygląd, daje mi coś nowego. Również w relacji, bo ja, no, mój wygląd staje się inny. Teraz jest lato, są te wszystkie specyfiki, nie wiem, do natychmiastowego opalania bez słońca na przykład. To smaruje, że nie mam brązowy. Nie wiem, jak to działa, jakiś tam przemoc w ogóle na skórze musi być. No nie. W każdym razie jest ta charakterystyka oleju, który wsiąka, który penetruje, no właśnie wzmacnia, tonifikuje, ujędrnia. Wiele kosmetyków jest na bazie oleju. Drugi panie, tam się nie znam, ale tak też wyczytałem, że gdzieś tam krem i tak dalej, no właśnie, żeby wsiąkało, żeby wchłaniało. Z tą charakterystyką wykorzystywaną w kosmetyce, no tutaj idzie to znaczenie piękna. No, kosmetyk jest po to, żeby jakoś konserwować piękno, poprawiać, podkreślać i tak dalej. Także jest ta charakterystyka, to znaczenie piękna też w oleju. Umocnienie, również uzdrowienie. Nie wiem, czy pamiętacie przypowieść o dobrym Samarytaninie, który tego pobitego leczył, zalewając jego rany winem i oliwą, dokładnie. Czyli ma te właściwości lecznicze. I faktycznie już tutaj musimy przypisać te dwie rzeczy do dwóch sakramentów. Umocnienie to bierzmowanie. Uzdrowienie, sakrament chorych, gdzie również wykorzystywane jest olej. To namaszczenie, które jest również w Chrzcie Świętym i w sakramencie kapłaństwa.
Tam namaszczenie jest no, też tym gestem związanym z gestem nałożenia rąk, gestem centralnym. To ten olej, o którym my tutaj mówimy, to nie jest zwykłe mazidło. To nie jest jakiś tam krem. Nie będę używał nazw, żeby nie lokować produktu. W każdym razie, to nie jest zwykłe mazidło. To jest olej, który ma niezwykły zapach. Piękny zapach. Nie wiem, czy kiedykolwiek wąchaliście krzyżu święty. No my tutaj nie mamy, bo nie jesteśmy kościołem parafialnym, ale idźcie do waszych proboszczów. Nie wiem, jak zareagują, ale poproście, czy mógłbym powąchać krzyżu święty. Bo to jest olej, który pachnie. Olej katechumenów, czy olej chorych, nie mają zapachu. Znaczy mają zapach oleju, oliwy. A ten olej, krzyżu święty, pachnie. Ma cudowny zapach. Skąd ten zapach się bierze? Ostatnio ktoś się nie zapytał. Nie wiem. Prawdopodobnie tam jakieś zioła są wydawane. W każdym razie pachnie pięknie. Dlaczego? Co oznacza słowo Mesjasz? To jest słowo hebrajskie, które język grecki tłumaczy jako Chrystus. Pomazaniec. Pomazaniec. Namaszczony. Pachnący. Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Chrystusem. Jezus Chrystus jest Chrystusem, jest pachnący. On roztaczał u siebie niezwykłą wolę, cudowną wolę. Bierzmowany otrzymuje tę cudowną wolę, piękną, piękny zapach. I powinien go czuć. Biskup powinien być na tyle uważny, żeby go tak wymazać, żeby on naprawdę to czuł. Ja pamiętam nasze święcenia, moje święcenia, kiedy tutaj akurat to było dzień przed pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Bydgoszczy. 5 czerwca, to była niedziela i przyjechali tutaj wszyscy biskupi polscy. Między innymi był ksiądz biskup Długosz i jego poprosiliśmy o święcenia. Świetnie, w ogóle. Nie mogliśmy trafić lepiej. W każdym razie ksiądz biskup, on sam mówił, że on po prostu lubi tak wymazać, tak? I on tak tym olejem nas tak wysmarował dłonie, że później jak je zużyłem, to nie mogłem odlepić. Znaczy nie, przesadzam, ale one tak cudownie pachniały. No, fajnie jest pamiętać, dobrze jest, myślę, pamiętać o tym zapachu, który wtedy czułem. Bo to jest zapach, który powinienem nieść na sobie nieustannie i dbać o to, żeby pachnieć w taki sposób. Pachnieć Chrystusem. No właśnie. W każdym razie, czyli mamy ten zapach, mamy to znaczenie piękna, jest piękny zapach. I w związku z tym, bardziej niż zmysłu dotyku, sprawa oleju, krzyża świętego, bardziej dotyka zmysłu powonienia, który związany jest znowu ze zmysłem smaku. Bo powonienie pozwala, współpracuje ze zmysłem smaku, te dwa zmysły są bardzo mocno związane. Powonienie, smakuje lepiej, jeżeli dobrze działa mi powonienie. Jeżeli powonienie bym mnie wyłączył, to z tym smakiem też bym miał troszeczkę problemy. W każdym razie, zmysł powonienia, do czego mi służy? Do tego, żeby się tylko rozkoszować? Nie, zmysł powonienia służy mi do tego, przede wszystkim, żebym rozróżniał to, co dobre, od tego, co złe. To, co jest świeże, od tego, co jest zepsute. U zwierząt na przykład to jest jasne. Zmysł powonienia to jest ich przeżycie. Dla nas ten zmysł pozwala nam odróżnić to, co życiodajne, od tego, co śmiercionośne. To, co pachnie pięknie i co niesie z sobą piękno, i to, co śmierdzi siarką, jest demoniczne, jest diabelskie. A tego jest mnóstwo wokół nas. Po prostu cuchnie siarką. No właśnie, mieć ten zmysł. Dobrze
trzeba poznać cudowne zapachy. Właśnie to tak się zostaje ekspertem od smaku, od zapachu. Jeżeli ktoś, to też wydaje mi się, że mówiliśmy przy jakiejś okazji, w każdym razie, w jaki sposób zostaje się ekspertem od na przykład wina? Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do picia jabłoni z kruszwicy i to jest w ogóle top, który on zna, jeżeli dasz mu jakieś wino wyrafinowane z jakiejś winnicy włoskiej, francuskiej za kilkaset złotych, on to spróbuje i powie, ewentualnie wypowie się jego mocno. Ewentualnie, jeżeli w ogóle coś powie. Ale jeżeli on wyedukuje swoje smaki, to znaczy pozna te najlepsze gatunki i się w nich rozsmakuje, to nie sądzę, żeby wrócił jabłka z kruszwicy. To znaczy, żeby zostać ekspertem od smaku, od węchu, od zapachu, tak? Trzeba poznać najlepsze smaki, najlepsze zapachy, żeby mieć konkretne kryterium rozeznania. My przychodzimy na świat i w tym naszym życiu uczymy się smaków, zapachów itd., itd. Edukujemy nasze zmysły, ale w jaki sposób? No bardzo często to jest dosyć niski poziom. Jezus Chrystus, doświadczenie Boga, to co najlepsze. Ci, którzy są doświadczeni Boga, uczą się rozeznawać. Kiedy wąchasz jakąś rzecz, oczywiście ja nie mówię tutaj o talerzu śledzi, ja mówię już o sprawach takich egzystencjalnych, duchowych, życiowych, wybór jakiś, jakaś relacja, jakieś, nie wiem, wąchasz to. Jeżeli jesteś wyedukowany w tych zapachach, w tym pięknie, tego najpiękniejszego z synów ludzkich, który umiera z miłości, jest w tym kompletnie wolny i przebacza i jest taki cudowny w tym wszystkim. Jeżeli ty jesteś w nim, to będziesz potrafił rozeznać to, co śmierdzi. To, co nie pachnie tak cudownie. Ale trzeba poznać ten zapach, żeby móc rozeznać i odrzucić to, co naprawdę cudownie. Bo my często jesteśmy tak wyedukowani, że nam pachnie to, co obiektywnie śmierdzi. A ty mówisz, nie, to ma jednak ładny zapach. Zwłaszcza, że człowiek ma, mamy niesamowitą zdolność do przystosowywania się, do przyzwyczajania. Faktycznie, jeżeli myślimy o zapachu, to jest tak, że wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, które nie jest wietrzone od 2 tygodni, w ogóle zabite okna gwoździami, i mówisz, nie, jak tutaj cuchnie. Posiedzisz w tym pomieszczeniu, przełamiesz się, posiedzisz w 15 minut, już nie czujesz śmierci. Przyzwyczaiłeś się. Nie? No właśnie. W psalmie 23 mowa jest o pasterzu, który namaszcza głowę olejkiem, który daje nam kielich wypełniony po brzegi. Zaprasza nas na ucztę, zaprasza nas do radości. No właśnie, ten znak tego oleju pachnącego, to oczywiście umocnienie, uzdrowienie, ale przede wszystkim piękno, radość, wesele. To jest zabawa, to jest piękno. To wszystko zbiega się w tym słowie. Piękno. I to piękno jest całe dla nas. Ta relacja z Chrystusem, który zaprasza nas do tej przygody z sobą. Daje nam Ducha Świętego, który jest pięknym Boga. Jest radością Boga. I naprawdę nie ma nic piękniejszego, jak doświadczenie Ducha Świętego. Nie ma piękniejszego doświadczenia. Wszystkie pozostałe stają się piękne,
bo przeżywasz je w tym doświadczeniu Ducha Świętego. Wtedy wszystkie inne pozostają się piękne, nawet te, które są trudne i wymagające, stają się piękne. Bo wiecie co, naprawdę pięknie jest, są tutaj, wiem, że są osoby, które o tym bardzo dobrze wiedzą, pięknie jest odkryć w sobie pragnienie i zdolność do przebaczenia temu, który naprawdę cię poranił. I pięknie jest odkryć w sobie miłość do takiego człowieka. I pięknie jest przekraczać, doświadczyć przekraczania samego siebie, własnego egoizmu, ludzkich rozwiązań i być w tym doświadczeniu, które jest uwolnieniem, jest wolnością. Na krzyżu jest człowiek w pełni wolny. Jezus jest kompletnie wolny. Mimo, że przybity do krzyża, mimo, że z wyłamanym barkiem, prawdopodobnie posiekany, pokrwawiony, z ogromnym cierpieniem i bólem fizycznym, prawdopodobnie już po pierwszym zawale, na krzyżu jest człowiek kompletnie wolny. Bo on przebacza. On przebacza i kocha. I ofiarowuje siebie. Nie dlatego, że musi, dlatego, że chce. Wtulać się w Chrystusa. Ja często używam tego pięknego kwiatu. A tak naprawdę pięknie. Kto może? Tajemnica. Tajemnica. To dziękuję. Dziękuję wszystkim. Bardzo pięknie. Wtulać się w Chrystusa. Ja wam mówiłem o tym doświadczeniu, które niejednokrotnie przeżyłem z moją mamą przy okazji jakiejś tam jej imieni, urodzin, kiedy przychodziłem i próbowałem złożyć życzenia, mama zawsze mnie wtedy przytula, a przy tych okazjach mama zawsze ma jakiś taki perfum lepszy, który bardziej ten pachnie intensywniej. I ja po takim krótkim wtuleniu w mamę, później za każdym razem niosę ten zapach, jej zapach na sobie. No właśnie, to wtulenie w Chrystusa. Mamy wszystko, żeby to robić, żeby tego doświadczyć. Przede wszystkim sakramenty. Sakramentem Eucharystii, w którym zbiegają, do którego dążą i w którym zbiegają się i tłumaczą wszystkie sakramenty, które tam, Eucharystia jest źródłem i szczytem. Źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Sakrament pokuty i pojednania, kiedy doświadczysz słabości, o, żeby przyjść i nie wyrzucić kubeł ze śmieciami, takie przeżycie tego sakramentu bardzo takie psychologiczne, żeby się lepiej poczuć. Nie, tutaj chodzi o to, że w tym momencie naprawdę wtulasz się w Chrystusa, który już ci wszystko wybaczył. I twoje serce, ty może nie, twoja racjonalność tego nie doświadcza, ale twoje serce wtula się w Chrystusa, który już ci wszystko wybaczył, już wszystko wziął na siebie i daje ci dostęp do tego doświadczenia. Sakramenty, które są wtuleniem Chrystusa. Mamy Jego Słowo, żywe. Do Jego Słowa mamy dostęp nieustannie. Modlitwa. Przeróżne formy modlitwy. Ojciec Święty w tym dokumencie również mówi tak bardzo prosto i konkretnie. Mówi o tej modlitwie, kiedy mówi o modlitwie, mówi o tej modlitwie w biegu. Bo rytm życia bardzo często, rodzinny i tak dalej, jest na tyle wymagający, że dużo się dzieje. I mówi o tej modlitwie gdzieś tam po drodze. I mówi bardzo dobrze, niech modlitwa przenika nasze działanie. Ale mówi też, że my potrzebujemy takich dłuższych momentów modlitwy osobistej, takich spokojów, ciszy. I mówi konkretnie, że on sobie nie wyobraża i nie wierzy w to, że można dojść do świętości bez modlitwy.
151. Pamiętajmy, że to kontemplowanie oblicza Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, składa na nowo nasze człowieczeństwo. Więc kiedy kontemplujesz Chrystusa, to składa twoje człowieczeństwo na nowo. Również z tego rozbitego przez trudy życia, albo naznaczonego przez grzech. Nie powinniśmy przyzwyczajać się do potęgi oblicza Chrystusa. Zatem odważę się zapytać. Nie powinniśmy przyzwyczajać się. Także patrzysz na to, ja już to znam. Nie powinniśmy przyzwyczajać się do potęgi oblicza Chrystusa. Zatem odważę się zapytać. I to jest pytanie do ciebie. Papież cię pyta. Czy są chwile, kiedy stajesz w Jego obecności w milczeniu, pozostajesz z Nim bez pośpiechu i pozwalasz, by na Ciebie patrzył? Czy pozwalasz, by Jego ogień rozpalał Twoje serce? Jeśli nie pozwolisz, aby On powstrzymywał w Twym sercu ciepło, miłości i czułości, to nie będziesz miał owego ognia. A zatem jakże będziesz mógł rozpalać serca innych Twoim świadectwem i słowami? Jak będziesz mógł kochać Twoją żonę, jeżeli nie będziesz miał tego ognia miłości w sobie, Twojego męża? Przecież dla nas te rzeczy są niemożliwe. Tak po ludzku. Jak będę mógł być dobrym kapłanem, cokolwiek to znaczy, bez tego ognia miłości w sercu? A jeśli przed obliczem Chrystusa nadal nie potrafisz dać się wyleczyć i przemienić, to wówczas przeniknij do wnętrza Pana. Wejdź w Jego ranę, ponieważ Pan ma swoje mieszkanie Boże miłosierdzie. Dobrze. To jest sakrament bierzmowania. Oczywiście można by mówić jeszcze dużo, dużo. My dzisiaj kończymy ten nasz cykl. Mam nadzieję, że ta informacja, która została przekazana, będzie takim, może już się stała, będzie jeszcze bardziej takim zaczynem, który będzie w nas pracował i nie dawał nam spokoju. Chrześcijanie to nie są ludzie spokojni, to są ludzie pokoju, ale pokój Chrystusowy to nie jest prosty brak wojny, brak konfliktu. Często wręcz przeciwnie. Chrystus zresztą sam to mówi. Będę podziałał w jednym domu. Przyszedłem po to, żeby... Myślicie, że przyszedłem po to, żeby przynieść pokój na ziemię? Nie. Przyszedłem po to, żeby przynieść miecz, żeby oddzielać jednych od drugich. Chrześcijanin to nie jest człowiek spokoju. Chrześcijanin jest pełen napięcia. Dobrego, zdrowego. Święty to człowiek, który ciągle kombinuje. Kombinuje właśnie, jak się wtulać, jak się zbliżać, jak Duch Święty nie daje nam spokoju. Duch Święty nie znosi opóźnień, nie znosi spóźnialskich. Duch Święty jest konkret działania. Dobrze, niech to się wszystko pięknie się dzieje w